Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest czwartek, 14 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest kontynuacją wczorajszej bardzo trudnej rozmowy Pana Jezusa z faryzeuszami. Pan Jezus zarzucał im wiele różnych rzeczy, które niestety mieli na sumieniu. Pan Jezus mówi, przecież to wy jesteście potomkami tych, którzy prześladowali i mordowali proroków. A teraz wy budujecie tym prorokom grobowce, w ten sposób budując swoją pozycję w społeczeństwie. Prorocy stawiali wysokie wymagania i dlatego byli niewygodni. Byli zabijani. Jezus wie o tym, że również tak samo postąpią z Nim. Kiedy On stawia wysokie wymagania, to wie o tym, że również tendencja do tego, żeby kontynuować tę mentalność swoich przodków, rzeczywiście oni mają w sobie. Dzisiaj, kochani, jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Być może w Twoim życiu też było dużo takich nauczycieli, którzy stawiali wysokie wymagania. I prawdopodobnie na tamtym etapie nie bardzo płonąłeś miłością do tych nauczycieli. Natomiast po czasie, po pewnym czasie zauważyłeś, że rzeczywiście oni mieli rację. To wszystko, czego próbowali cię wtedy nauczyć i kiedy gdzieś tam cisnęli na ciebie, abyś rzeczywiście podjął tę edukację, wtedy nie doceniałeś. Po pewnym czasie okazało się, że to jest bardzo kluczowe i bardzo potrzebne ci w życiu, nawet do przetrwania. Kochani, bardzo imponuje mi wypowiedź Pana Tomasza, który bardzo tak głęboko wszedł w mentalność ludzi młodych, szczególnie nastolatków, z którymi niewielu chce pracować. I spytałem go, Panie Tomaszu, czy jest jakaś taka główna cecha wychowawcy, nauczyciela, którą młodzież sobie najbardziej ceni? I powiedział tak, jest to autentyczność. Kiedy idziesz do młodzieży, to bądź sobą, nie zakładaj żadnych masek, bądź autentyczny. Po to, żeby później, kiedy będziesz w towarzystwie na przykład dyrektora, żebyś nie musiał udawać i przybierać jakiejś innej pozy. Bądź autentyczny. Nawet wtedy, kiedy jesteś człowiekiem słabym, to po prostu przedstawiaj się im jako człowiek słaby, żebyś nie musiał niczego grać. I myślę, że wspaniałą postacią tutaj jest postać, która mnie bardzo fascynuje. Janusz Korczak. Ten, który był nie tylko nauczycielem tej młodzieży, tych dzieciaków, ale również zdecydował się na to, żeby pójść na śmierć, to znaczy, żeby towarzyszyć im do ostatniego momentu ich życia. Mógł uratować swoje życie, ale postanowił, że będzie z nimi, by być wierny swoim ideałom i swoim zasadom, które wcześniej im głosił. Na przykład ojciec Maksymilian Kolbe, ten, który nauczał innych o ofiarności wobec Pana Boga, wobec drugiego człowieka. I później, kiedy znalazł się w Auschwitz, w takiej sytuacji, kiedy mógł oddać życie za drugiego człowieka, zrobił to, rzeczywiście to zrobił. A więc nie tylko nauczał, ale również tak żył. I chyba największy przykład, powiem przykład przykładów, nauczyciel nauczycieli, król królów, pan panów, Jezus Chrystus, nauczał innych, ale również sam podjął krzyż za zbawienie wszystkich ludzi. Kochani, módlmy się za wszystkich naszych nauczycieli, nawet tych, których kiedyś nie docenialiśmy, ale którzy wpłynęli na to, że dzisiaj możemy być ludźmi bardziej mądrymi, ludźmi, którzy gdzieś tam są może bardziej zahartowani w życiu, dzięki temu, że oni przekazali nam jakąś wiedzę, ale również pewne wychowanie. Na zakończenie, kochani, znad Zalewu Wiślanego przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.